Witajcie moi kochani, wiem, że w ten dzień tygodnia przeważnie oglądamy na ratunek 112. Ale tym razem nie oglądamy na ratunku 112, zaskoczeni? Ja na przykład nie jestem zaskoczony, bo to ja o tym decyduję, więc jak ja mógłbym być zaskoczony? Natomiast będę mile zaskoczony, jeśli zostawisz łapkę w górę. Dzisiejszy odcinek nazywa się Druga Szansa, zastanawiasz się pewnie, co to znaczy. Powiem ci, że nie wiem, ale się też nie domyślam. Lecz się dowiem i ty też możesz się dowiedzieć razem ze mną, jeśli obejrzysz ten odcinek do końca. No, także już bez przedłużania chyba lecimy, nie? Wszyscy mamy sąsiadów, ale czy wiemy, kim oni tak naprawdę są? Oto Adam. Od 10 lat jest wdowcem. Ten inżynier samotnie wychowuje Marię, swoją 17-letnią córkę. Jest bardzo opiekuńczy. Cześć, Adam. Oto Anna, sąsiadka mieszkająca obok. Kobieta mieszka z synem. Od kilku lat jest rozwódką i całkowicie poświęciła się wychowaniu syna, który studiuje medycynę. Oboje rodziców, Anna i Adam, spędzają razem dużo czasu. Ale żadne nie śmie zrobić pierwszego kroku. Jaką strategię zastosują ich dzieci, żeby ich do siebie zbliżyć? No też od razu jak ich zobaczyłem, to pomyślałem sobie, trzeba ich spiknąć, trzeba coś tutaj podziałać. Tego ranka Anna znalazła pretekst, żeby zaprosić sąsiada do siebie. Jezu, bardzo ci dziękuję. Gdybym wiedziała, że to takie proste, to wcześniej bym cię o to poprosiła. No, powinnaś była. Zrobiłem ci jeszcze jedną kawę. O, dzięki serdecznie. Dzięki, fajnie. O, mój synek. O, cześć. Nie, cześć. Przeszkadzam? Nie, zupełnie, cześć, to słychać. A, wszystko w porządku. Jak tam na tej twojej medycynie, okej? No, studia są trochę wykańczające, no, ale nie ma co narzekać. Studia są wykańczające, młody, słuchaj, słuchaj na to mnie. Czy ty byłeś kiedyś na wojnie? Nie, nie byłeś. Także nie wiesz, co to znaczy słowo wykańczające. O, mamo, w końcu powiesiłaś zegar. To ja powiesiłem. Dobra, ja idę się uczyć. Na razie. Okej. Aniu, ja też już muszę uciekać. Tak? Było bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Okay. Dziękuję ci. Dobra. Dziękuję, no cześć. Hej. Dzięki za pomoc. Cześć. Cześć. Naprawdę super się bawiłem. Świetnie się wieszało ten zegar. Nie wiem, na co Adam czeka. W naszym wieku, jak się już nie jest nastolatkiem i ktoś się komuś podoba, to należy po prostu o tym powiedzieć. A może ja sobie coś wymyśliłam? Może on ode mnie oczekuje tylko przyjaźni? Kompletnie nie znam się na psychologii mężczyzn. Może to ja powinnam zrobić pierwszy krok? Widzicie, mordeczki, to nie jest tak, że tylko faceci nie rozumieją kobiet, tylko kobiety też nas nie rozumieją. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Anna mi się bardzo podoba. To piękna kobieta. Z kimś takim przy boku byłbym najszczęśliwszym mężczyzną na świecie. I nie jest to chyba uczucie nieodwzajemnione. Ale nie wiem, jak do niej podejść i tak od 5 lat już się kręcimy w kółko. Od 5 lat? Serio? Od 5 lat się kręcicie w kółko i nic? Jak to jest możliwe? Adam chciałby zrobić pierwszy krok. Decyduje się zapytać o radę swoją córkę Marię. Uczysz się? Uczę się, uczę. Matma, historia, polski, angielski. To matura. Chciałeś mi coś powiedzieć? Nie, chciałem się tylko dowiedzieć, jak sobie radzisz. No mów, tato. Tak się zastanawiam. Miałbyś coś przeciwko temu, żebym zaprosił do nas Annę? To zależy. Chcesz, żebym tu wtedy była, czy nie? No nie wiem, ale co ty o tym myślisz? Myślę, że jeśli chcesz mieć wolne pole, to lepiej, żeby mnie tu nie było. Wolne pole? Ale po co? Tato, to jasne, że Anna ci się podoba. No tak. No podoba mi się, jako sąsiadka. Tak. Dobra. To zaproszę też Jonasza i zrobimy razem coś w czwórkę. Nie ma problemu. Świetnie, świetnie. To nie przeszkadzam ci już. Ucz się pilnie. Randeczka z dziećmi, brzmi tragicznie. Maria i Jonasz, syn sąsiadki, bardzo dobrze się rozumieją, mimo kilku lat różnicy wieku. Tego popołudnia Maria decyduje się pójść do niego i pogadać o ich rodzicach. Hej. Cześć. Mogę ci przeszkodzić na chwilę? Jasne, siadaj. Widzę, że się uczysz. Oboje mamy tak samo fascynujące życie. Chciałaś pogadać? Tak. Chodzi o naszych rodziców, to trochę delikatna sprawa. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale według mnie między nimi jest pewne przyciąganie. Oj, no i co? Wszystkie przedmioty się przyciągają. Ale przyciąganie człowieka do człowieka jest raczej malutkie, nie? Bo my jesteśmy malutcy, nasza masa jest malutka. Także nie wiem, o co chodzi, nie wiem, what's the big deal, man? Ach, no zauważyłem. Jeszcze trochę to eksplodują od tego wszystkiego. Dokładnie, kręcą się w kółko, a najgorsze jest to, mój ojciec jest tak niezgrabny. Nie potrafi zrobić pierwszego kroku. Tak samo jak moja mama, naprawdę, identycznie. Chciałaby, a boi się. Dokładnie. Wiesz co, musimy coś z tym zrobić. Nie wiem, wymyślić jakiś plan. No w końcu wiesz, że ktoś to zauważył. Trzeba ogarnąć jakiś plan. To co, umowa? Umowa stoi. Spoko. To zabawne. Kiedy byłam mała, Jonasz robił na mnie duże wrażenie.
On był duży, ja byłam dzieckiem. Jonasz robił na mnie duże wrażenie, był duży. Robił duże wrażenie, bo był duży, nie? A kilka lat później ulubionym człowiekiem stał się Góra z Gry o Tron. Wiecie, bo on jest duży, nie? Bardzo taki duży... Dzisiaj nie czuję tej różnicy wieku. On jest naprawdę sympatyczny. To może sama się z nim zeswatasz zamiast swatania rodziców waszych. Nazajutrz Adam przyjmuje zaproszonych gości. Maria wykorzystuje tę okazję, żeby zacząć realizować swój plan. Jak zwykle, przepyszne. To proste, tata jest super facetem. Odkąd robi za tatę i mamę, jest dla mnie ideałem. Nie przesadzaj, Maryśka, daj spokój. Ale to taka prawda. Jeśli ja tego nie powiem, nikt o tym nie powie. No ona ma rację. W takim razie ja muszę powiedzieć, że mama świetnie gotuje. Myślicie, że dlaczego cały czas mieszkam z nią, mając 24 lata? Jonasz, mieszkasz dlatego, że nie masz pieniędzy na wynajem. Nie przesadzaj. Pokażesz mi tą aplikację? Jasne, chodź. A wy dokąd? Teraz? Jonasz ma aplikację na telefonie, która pokazuje prawdopodobieństwo pojawienia się tematów na maturze. To dla mnie bezcenne. Coś takiego istnieje? Mhm. No istnieje. Nie mogli wymyślić czegoś lepszego, nie wiem. Prędzej bym uwierzył w aplikację obliczającą obwód banana w najgrubszym miejscu na podstawie ułożenia gwiazd niż w to. Teraz po obiadu chcesz iść? Tak, no musimy, bo matura już niedługo. Jak chcecie. No ale wracajcie zaraz, nie? Spoko. Nie lubię, kiedy się oboje zamykają razem tam na górze. Są sobie bliscy, widziałem to dobrze przy stole. Nie podoba mi się to. Nie podoba. Ale nie podoba ci się to dlatego, że nie chcesz, żeby twój przyszły, przyrodni syn robił ten coś tam z twoją córką prawdziwą? Czy może po prostu nie lubisz aplikacji obliczających prawdopodobieństwo rzeczy, co? Adam, popatrz, jakie piękne niebo. No, bardzo ładne. Nic się nie stało. Zostaw to. Długo na to czekałem. Ja też. No i to bardzo długo, 5 lat! Powiedziałbym nawet, że absurdalnie długo. Ale nie, moment, co my robimy? Co my dzieciom powiemy? Co ty? No już ci się znudziło? Nie, ale co my im powiemy? Za dużo się zastanawiasz. Co im powiemy? Jestem beznadziejny. Zamiast jej powiedzieć, że jest piękna, a jej pocałunki takie delikatne, to ja plotę coś o dzieciach. Zgadzam się z tobą, to musiał być lekki mood destroyer. No co dzieciaki tak długo tam robią? Przecież poszli tylko do pokoju na chwilę. Oj, nie przesadzaj. Przecież dobrze, że się rozumieją. No tak, ale mimo wszystko... Maria! Idziemy. O, jest jeszcze. Jak tam? Wszystko tak, jak chcieliście? Tak. To super. Fajnie. To co? To może teraz zjemy sobie lody na deser? Może być, nie, spoko, chętnie. To przyniosę, są lodówce. No jak nauka? W porządku. Aplikacja się przydała? Skąd wiecie? Do czego się... Przecież jeszcze nie napisała matury, więc nie wiecie, czy to, co tam pokazało, że coś jest najprawdopodobniejsze, to czy to będzie na maturze, więc jeszcze nie wiecie, czy się przydało, czy to ma sens. Nazajutrz Adam przyszedł do Anny popracować w ogrodzie. Nie ma jeszcze pojęcia o tym, co za chwilę odkryje. Tu jesteście. Tak, powtarzamy historię. We dwoje jest łatwiej. Podtrzymujemy się na duchu. Adam myśli, że córka jest z synem sąsiadki. Tym razem nie ma wątpliwości. Powinienem był wcześniej reagować, teraz mam to sobie za złe. Przecież to jest uwodzenie nieletnie i Jonasz ma 24 lata, nie może chodzić z moją córką. A ty mógłbyś się wreszcie ogarnąć, pajacu. Od 5 lat podoba ci się jakaś kobieta. Jak wreszcie zaczęło się coś dziać, to ty tylko o dzieciach gadasz. To co ty przyniosłeś? Rzeczywiście. Miałeś przynieść sekator. Coś nie tak? No chyba właśnie tak. Chyba masz udar, bo chyba przyniosłeś to coś do przewracania mięsa. Nie, tak mi się wydaje, że to jest to na grillu zamiast sekatora. Także tego, dzwonimy na 112 chyba, co? Widzicie, miało nie być 112, a jednak, a może będzie, a może udar? Nie wiem, ale tak mi się wydaje, że Jonasz i Maria... Co Jonasz i Maria? To oni chyba są ze sobą. No co ty opowiadasz, daj spokój. Oni, że spędzają razem czas? No przygotowują się razem do matury, tak? Pomaga Jonasz Marii przygotować się do matury. O co ci chodzi? No nie wiem. Tak mi się wydaje, że tam coś między nimi nie, jest. No to jest jakiś nonsens. Przecież mój syn nie gustuje w nastolatkach, gwarantuję ci. Ostatnio był z dziewczyną, która była o rok od niego starsza. Uspokój się, naprawdę. Nie masz powodów do obaw. Może tak, może masz rację.
Anna zaprosiła Adama na ich pierwszą kolację we dwoje. Ale ten wieczór nie skończy się tak, jakby się wydawało. Ojoj, ciekawe dlaczego. Czyżby ich dzieci odkryły jakąś nową aplikację? Wszystko przez smartfony. Gdyby ze smartfonów nie było tych wszystkich aplikacji, to by było dobrze. Wiesz, świetnie, że mnie zaprosiłaś tutaj do siebie. Maria się poszła do kina odpocząć, trochę przewietrzyć głowę przed kolejnymi powtórkami. Super. Wiem, że poszła do kina, bo poszła z Jonaszem. Z Jonaszem? Tak. Mi się wydawało, że poszła z koleżanką. Ale tak ci powiedziała? No nie. Ale tak się chyba robi w takich sytuacjach, nie? No ale co, miałbyś coś przeciwko temu, żeby poszła z Jonaszem? No niby nie, ale... Tak, mam coś przeciwko. Wcale nie, że niby nie, tylko tak, po prostu tak, po prostu masz coś przeciwko. Posłuchaj, Janka, trochę się mylisz co do swojego syna. Co ty sugerujesz? Ja swojego syna bardzo dobrze znam. Maryśka mu po prostu wpadła w oko, a mnie ta różnica wieku bardzo niepokoi. On jest dorosły, a ona nieletnia. O Boże, niewinna, a on zboczeniec chce ją uwieść? To chcesz powiedzieć? Tego nie powiedziałem. Właśnie to sugerujesz. Nieprawda. Uważam tylko, że on ją po prostu podrywa, a to się źle skończy. Marysia jest naprawdę jeszcze niewinnym dzieckiem. Nie, Adam, tutaj to przesadzasz. Naprawdę mocno przesadzasz. Myślę, że znam już twoje stanowisko w tej sprawie i nie musisz już nic dodawać. Już wszystko powiedziałeś, wystarczy. Jak uważasz? Idę. Adam to debil, już mnie wkurza, już nie wiem czy on ma 10 lat, czy 40, czy może 50, czy może 5. Ogarnij się gościu, bo znowu będziesz musiał czekać jakieś kolejne 5 lat na akcję jakąkolwiek. Nie no, nie podoba mi się to, jak w jaki sposób Adam ocenia mojego syna. No wychodzi na to, że Jonasz ma 40 lat i zaciąga do łóżka nastolatkę. I pomyśleć, że no o mały włos bym się w nim zakochała. Bardzo, bardzo stracił w moich oczach. Zabiłem naszą historię w zarodku. Ale czy miałem wybór? Miałeś wybór, mogłeś na przykład pogadać ze swoją córką. Ale nie, bo po co, lepiej od razu zrujnować swój związek. 2 godziny później. Maria wraca z kina. Nie spodziewa się zastać ojca w tak złym humorze. Hej, tato, jak tam kolacja? No cześć. Słuchaj, czemu mi nie powiedziałeś, że poszłaś do kina z Jonaszem? Myślałam, że ci mówiłam, przepraszam. To jakiś problem? Problem jest taki, że ty masz lat 17, on 25. Nic z tego nie będzie. Ale tato, my tylko poszliśmy do kina. Nie możemy chodzić razem do kina, bo nie jesteśmy rówieśnikami? Kino nie jest tutaj problemem. Nie o to tutaj chodzi. Myślisz, że jesteśmy razem, tak? Posłuchaj, jest już późno, jestem zmęczony. Nie mam ochoty na dyskusję. Ale tato, my poszliśmy do kina specjalnie po to, żeby zostawić ciebie i Annę samych, rozumiesz? O to chodzi. Nie nabijaj się ze mnie. Zresztą między mną i Anną nic już nie ma. Ale ja się nie nabijam z ciebie. Czemu nie ma nic? Co się stało? Pokłóciliśmy się. Widocznie jej nie przeszkadza to, że jesteście razem. Ja zaraz nie wytrzymam. Adam, Adam, słuchaj no gościu. Weź zdejmij zegarek, bo się zamoczysz. Załóż klapki, kup ponton, jedź nad Bałtyk, właź do tego pontonu do Bałtyku i płyń. Płyń i przemyśl swoje zachowanie. Pływaj i pływaj, dopóki czegoś nie wymyślisz. No i jak się już ogarniesz, to wróć. Pokłóciliście się przez nas? Słuchaj, dość już. Koniec tej dyskusji. W każdym razie ty ten związek zakończysz. Dobranoc. Zrozumieliśmy się, prawda? Tak. Tak, zrozumiałam właśnie, że mój ojciec już zawsze będzie singlem. Nigdy nie powinnam była mieszać się w ich sprawy. Kiedy pomyślę, że robiłam wszystko, żeby pomóc ojcu odbudować jego życie uczuciowe. A teraz nie dość, że pokłócił się z Anną z mojego powodu, to jeszcze myśli, że jestem z Jonaszem. To nie jest tak, że Jonasz mi się nie podoba. Jest całkiem sympatyczny, ale myślę, że nie jestem w jego typie. Następny dzień. Adam słyszy kłótnię Marii z Jonaszem. Kurczę, Maria, ty masz 17 lat. Co z tego? Jak to co z tego? Ja mam 24 lata, to jest jakieś 7 lat różnicy. Ale kocham się, Jonasz! Sorry, ale to tak nie funkcjonuje. Jesteś marnym dupkiem, wiesz, tyle ci powiem. Dobra, na razie. Na razie, na razie. Oczywiste jest to, że to ustawili i bardzo mądrze. Może teraz Adam się uspokoi, a może wręcz przeciwnie i uzna, że Jonasz jest złym człowiekiem i będą mieli beef. Wszystko w porządku? Nie, nic nie jest w porządku. Uwielbiam mojego tatę, ale on jest uparty jak wół. Dlatego postanowiliśmy zaaranżować tą kłótnię z Jonaszem, żeby nie musieć mu się ze wszystkiego tłumaczyć. Ale gdybyście się z tego wytłumaczyli przed nim, przed mamą Jonasza, to może wtedy by się pogodzili od razu jakby... To nie, nie, no ale co ja wiem, kłamstwo jest najlepsze zawsze. Kolejnego dnia Adam idzie do Anny. Ma nadzieję, że sąsiadka wybaczy mu jego ostatnie zachowanie. Bardzo mu zależy na tej znajomości. Chciałem cię przeprosić. Może trochę przesadziłem, ale pierwszy raz w życiu znalazłem się w takiej sytuacji. Wiesz, po śmierci żony obiecałem sobie, że będę pilnował Marysiego w głowie. Jak ją zobaczyłem z swoim synem, to cały świat mi się zawalił na głowę. Poczułem się tak, jakbym zawiódł, jakbym nie podołał temu, do czego się zobowiązałem.
Wiesz, ja też tak zareagowałam, w zasadzie jak każda matka by zareagowała, broniąc swojego dziecka. Natomiast miałeś rację, rzeczywiście coś między nimi było. Nie, nie, nie. Moja reakcja była na pewno przesadzona. Naprawdę, teraz to wiemy. No Marysia jest już prawie pełnoletnia, wydoroślała i ja muszę to zaakceptować. No tak właśnie, skoro się przygotowujesz do matury, czyli zakładam, że ma ten okres przygotowawczy, to pewnie ma 18 lat. A ja oczywiście nie słuchałem na początku i nie pamiętam ile ma, ale tak chyba jest, nie? Że jak masz już takie typowe przygotowywanie do matury, to masz 18 lat. A tak poza tym, no ta różnica w wieku między nimi to wcale nie jest taka duża, no nie? No Aniu, tak wybaczysz mi. Piękny kwiat. Oczywiście, że ci wybaczę, Adam. Super. Ale to jest takie wybaczenie ogólne, czy tak mi wybaczasz, żebyśmy mogli zacząć od tego miejsca, w którym przerwaliśmy? No nie wiem. Punkt numer 2. Super. Ale mamy problem. Jaki? Teraz nasze dzieci są w konflikcie. I co mamy im powiedzieć, że teraz my jesteśmy znowu razem? No tak, kurczę, no rzeczywiście mam problem. Ale to wszystko skomplikowane. Wiesz, dlaczego to wszystko jest skomplikowane? Bo sam to komplikujesz. Piłujesz sobie gałąź, na której siedzisz, a potem dziwisz się, że spadasz. Adam i Anna są zaniepokojeni. Postanowili porozmawiać o ich dzieciach. Nie chcą, aby ich relacje popsuły ich rodzący się związek. Słuchaj, Maria twierdzi, że to Jonasz ją zostawił, a Jonasz twierdzi, że to Maria go zostawiła. Ja już nie wiem, w co wierzyć. No ale to chyba, wiesz, nie ma specjalnie znaczenia, kto ma rację w tym... No ale jak nie ma znaczenia? Jak mamy im pomóc, mamy zażegnać ten konflikt, no to musimy znać szczegóły, tak? No niby tak, ale wiesz, ja nie pójdę teraz do Marii rozmawiać. Wyślę mnie do wszystkich diabłów. O Jezu, dlaczego dzieci dalej ich okłamują? Skoro celem Jonasza i tej drugiej jest to, żeby rodzice się spiknęli i wyznanie prawdy by doprowadziło do tego, to zróbcie to! Jonasz mi też nic nie powie. Czy wiesz, w tym wieku się plecie różne bzdury. Musimy to mieć na względzie, ale tak się zastanawiam. Może powinniśmy, nie wiem, przystopować trochę z naszym związkiem do czasu, aż się dzieciaki wyprowadzą. Nie, no czyli co, będziesz faktycznie czekał kolejne 5 lat? Nie, no ja na tym miejscu miałbym już gdzieś Adama, serio. Najlepiej pływającego po Bałtyku gdzieś miałbym go. Z dala ode mnie, bo już mnie wkurza. Mówisz poważnie? Sam już nie wiem. Po prostu się głośno zastanawiam. Póki nasze dzieci będą stały między nami, to Anna zawsze będzie broniła swojego syna, a ja Marysi. To jest nie do rozwiązania. Ja chciałem, żeby ona do mnie wyszła. Nie, muszę być realistą, nawet jeśli jestem pewny uczuć do Anny. Maria jest ważniejsza. Kiedy Adam szykuje się, żeby ponownie zakończyć swój związek z Anną, jego córka dokonuje odkrycia, które może jeszcze wszystko zmienić. To nie jest pierścionek dla 17-latki. To musi być pierścionek dla Anny. Mam wrażenie, że jakiś czas już tu leży. I pewnie poleży jeszcze dłużej, jeśli nic z tym nie zrobimy. Muszę pogadać o tym z Jonaszem. Jeśli nic nie zrobimy, będą się tak kręcić w kółko przez kolejne 10 lat. Masz rację, ale kręcą się w kółko od 5 lat. Dopiero co się pocałowali, już mają być zaręczeni, no coś tu nie gra, albo po prostu szybcy są. A raczej Adam jest szybki. W następny weekend Maria ma zamiar wdrożyć w życie nową strategię. Jaką sztuczkę tym razem wymyśliła z Jonaszem? Jesteś pewna, że powtórzycie wszystko za Agatą? Tak, jestem pewna, tato. Nie bój się. Na pewno. Okej, dobra. Za 2 dni jestem. Mhm. Na razie. No na razie, hej. Cześć, Adam. Cześć. Maria pojechała na weekend do koleżanki. A Jonasz? A Jonasz pojechał do kliniki na seminarium do Krakowa. Aha. Tak się zastanawiam, Aniu, czy nie moglibyśmy... Z przyjemnością. Oj, czy oni teraz będą, no, ale słuchajcie, no, czyli oni właśnie teraz będą, no, wiecie? O mój Boże, robi się gorąco, dzieci nie ma w domu. Czyżby oni się teraz poszli całować? Mam nadzieję, że nasz plan się uda. Postanowiliśmy zostawić rodziców trochę samych. Obydwoje nakłamaliśmy. Jedziemy do Jonasza kolegi, który ma wolną chatę. Plan Marii i Jonasza zadziałał. Czy Adam będzie potrafił wykorzystać ten moment, żeby ofiarować Annie pierścionek? Jak zwykle, Adam, przygotowałeś przepyszną kolację. W ogóle dziękuję ci za ten wspaniały wieczór. No mi też jest bardzo miło. Wiesz, Aniu, tak się zastanawiam nad tym, co kiedyś powiedzieliśmy o naszych dzieciach. To już nie są dzieci, Adam. Tak właśnie to są wasze dzieci i zawsze nimi będą, no nie? No tak. Wiesz, ja nie byłem przeciwny temu, żeby oni się ze sobą zbliżyli, dlatego tylko, że między nimi jest taka duża różnica wieku. Chodziło mi również o to, że miałem nadzieję, że zostaną kiedyś rodzeństwem, bratem i siostrą.
Rodzeństwo? Aniu, mieszkamy obok siebie tyle lat. I od tych tylu lat jestem po prostu w tobie ciężko zakochany. I z dziećmi czy bez, nic tego nie zmieni. Najdroższa sąsiadko, czy zostaniesz moją żoną? Co za zmiana dynamiki, jakby ich relacji. Adam przez 5 lat bał się do niej zagadać. Pocałowali się może tydzień temu i od razu się jej oświadcza. A nawet oni jakby nie są chyba tak oficjalnie razem, więc... A w sumie to tak, to jest ten old school właśnie. Zanim w ogóle jesteście w związku, to już się oświadcza. Adam jest zaskoczona. No ale mile zaskoczona. Oczywiście, że tak. Bardzo się cieszę. W takim wypadku... Witaj. Spodziewałam się tego. Jestem naprawdę taka szczęśliwa i wiem, że Adam ma rację, mówiąc, że nie należy słuchać dzieci w wyborze partnera. Adam, nie należy słuchać dzieci w wyborze partnera. Też Adam wybiera partnerkę, którą wybrały dzieci. Ale jestem z siebie zadowolony. To niesamowite, że taka kobieta jak Anna chce za mnie wyjść. Trudno mi w to uwierzyć. Miałem ten pierścionek przygotowany od tak dawna, że już powoli traciłem nadzieję. I nagle hop, i temat załatwiony pozytywnie. Super. Tego ranka Anna i Adam korzystają ze swojego weekendu zakochanych. Nieoczekiwane zdarzenie zaburzy jednak tę sielankę. Jonasz wrócił, pan. Bardzo oczywiście. Nic, Mario. Podobał się? Widzimy się później, bardzo mi się podobał. To co, co się tam dzieje? Chodź. Możecie mi wyjaśnić, co się tu wyprawia? Dobra, nie będziemy tutaj rozmawiać, wchodzimy do domu. Zapraszam. Musieli to robić przed domem, teraz to będzie trochę niezręczne, jakby ona i Jonasz będą rodzeństwem. No ale wiadomo, co w rodzinie, to nie zginie. No okej, okay, mówcie. To się stało tak po prostu. Jak po prostu? Nikt tak po prostu się w sobie nie zakochuje, Marysiu. Wiem coś o tym. Tak, tato, ale zrozum. To jest trochę wasza wina. Wy nas pofnęliście w swoją stronę. Nasza wina? To chyba wy chcieliście nas pożenić, tak? No tak, chcieliśmy. Ale tylko dlatego, że wy nie potrafiliście tego zrobić. Chcieliśmy wam pomóc. Specjalnie okłamaliśmy cię, tato, żebyś nie wiedział, że jesteśmy razem, żebyś się uspokoił trochę. No i potem... Krótko mówiąc, nic nie było między nami przedtem, naprawdę. No, dopiero w ten weekend. W ten weekend spędziliśmy trochę czasu ze sobą. Chcieliśmy trochę odpocząć, dać wam też trochę czasu. Fajnie, fajnie, ale ciekawe, tak się złożyło, że akurat koleżanka mieszkała w tej klinice, do której pojechał Jonas. No patrz, czy tam w czymś innym, nie pamiętam. Ja serio mam zaniki pamięć, więc nie pamiętam, gdzie pojechał Jonas, ale do chyba na jakieś kliniki, na jakieś coś tam. No i ostatecznie spodobaliśmy się sobie. I gdzie byliście? No, nie byliśmy ani u koleżanki, ani na seminarium. Byliśmy u Jonasza kolegi. Ale zrobiliśmy to tylko... żeby zostawić was samych, co nie? Tak, o to chodziło. No i chyba to był dobry pomysł. Teraz będziemy musieli pomyśleć, jak to wszystko zorganizować, aby cała czwórka była szczęśliwa. Ale mamy duże szanse powodzenia, ponieważ wszyscy tego tak samo pragniemy. Jestem szczęściarzem. Teraz mam taką rodzinę, jaką sobie wymarzyłem. Wymarzyłeś sobie, że twoje dzieci są razem? No okej, okay, whatever, każdy ma inne marzenia. Nie będziemy nikogo oceniać na podstawie tego, co sobie wymarzył, no dobra. Kilka tygodni później Anna i Adam uzgodnili datę ślubu. Na razie postanowili zatrzymać oba domy. Od nowego roku szkolnego Maria wyjedzie na studia do Krakowa, a Jonasz obiecał odwiedzać ją co weekend. A wy? Czy naprawdę znacie swoich sąsiadów? Pewnie, że taki codziennie próbuję zeswatać swoich sąsiadów i co odcinek staram się też sprawić, żebyście wy poślubili tą łapkę w górę. Chcę prosić, żeby łapka w górę była taką częścią naszej YouTube'owej rodziny. Także zostawiam wszyscy łapkę w górę, komentarz i włączmy wszystkie powiadomienia, żeby żaden film nikogo nie ominął. A nawet jak nie chcecie tych powiadomień włączyć, bo nie wiem, was wkurzają was powiadomienia czy coś, to pamiętajcie, że środa, piątek i niedziela o 15:30 zawsze odcineczek, teraz jestem regularny. Szczerze to nigdy nie byłem tak regularny jak teraz, jakby teraz mam zawsze nagrane na zapas. Także jest wpyte. No, ale to było w sumie chyba na tyle, więc co? Więc Elowina!